Wszyscy mnie słyszą? Tam z tyłu też? Czy mikrofon? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, jeden. Lepiej? Okej. Dobra. Postaram się nie ciągnąć tego jednak nie wiadomo ile. Także zobaczmy, czy się zmieszczę w godzinę, może nawet nie całą godzinę. Być może niektóre slajdy po prostu przeskoczę. Może na wstępie pytanie, jak wielu z Was już programuje w Angularze? Okej, okay. Czyli prawie wszyscy. Jak wielu z Was programuje w Angularze już więcej niż pół roku? Więcej niż rok? Więcej niż dwa lata? Okej, okay. Dobra, czyli jest trochę nowych osób, jest też trochę już starszych wyjadaczy chleba. No dobra. To od razu już przechodząc do problemu, który chcę dzisiaj poruszyć. Moją opinią jest to, że pisanie nowych komponentów ogólnie nie jest problemem. Bo, nie wiem, mamy już jakąś aplikację, przechodzi klient, chce kolejnego feature'a. Okej, okay, piszemy tego feature'a, testy, okej, okay, działa, spoko, fajnie, super. To jeszcze w miarę idzie. Problem pojawia się według mnie później, kiedy chcemy zmienić funkcjonalność jakiejś części naszej aplikacji. Albo być może chcemy reużyć, użyć ponownie jeszcze raz jakąś część naszej aplikacji. Wtedy pojawiają się problemy, bo trzeba część aplikacji zmodyfikować. I teraz, kiedy mamy setki komponentów naszej aplikacji, kiedy nasza cała aplikacja, na przykład właśnie single page'a, składa się z komponentów, z setek komponentów, no to często kończymy w takim miejscu, że tych komponentów właśnie jest nie tylko dużo, ale one są ze sobą bardzo powiązane. Najrozmaistszy, często czasem trochę jakby spojrzeć losowy sposób. Mają jakieś zależności na jakichś serwisach, na jakichś innych komponentach, wpływają na inne komponenty, na inne serwisy, czasem mają side effecty, czasem nie mają. I wtedy tak naprawdę, kiedy przechodzimy do projektu po jakiejś przerwie półrocznej albo rocznej, czy po prostu przechodzimy do części projektu, której ja dawno nie pisaliśmy sami, albo ktoś inny pisał, no to najpierw musimy poświęcić sporo czasu, żeby w ogóle ogarnąć, co dany komponent i część tak naprawdę robi, a później często modyfikując rzeczy poruszamy się trochę po omacku, bo nie mamy stuprocentowej pewności, czy coś działa. Możemy oczywiście pisać na wszystko testy i wręcz jest to wskazane, no ale jeśli wszędzie jest mnóstwo zależności, to często w testach kończymy tak, że te zależności sobie wyłączamy i w sumie na końcu i tak nie wiadomo, czy to wszystko działa. I twierdzę to na podstawie tego, że kiedy wcześniej pracowałem przez dwa lata w firmie Social Travel, budując dużej wielkości aplikacje typu SaaS, właśnie jako single page application, czyli jakby duży panel klienta, gdzie można zarządzać portami turystycznymi i tak dalej. Ją wtedy robiłem w Reakcie. Miałem te same problemy, gdzie spotykałem się z nimi wcześniej i później, bo też wcześniej i później miałem właśnie przyjemność pracować z kolei w Recruity przy równie wielkiej aplikacji. Tym razem napisanej w Angularze. I zauważam, że niezależnie od frameworku problemy pojawiają się te same i piszemy kolejnego feature'a i znowu mamy te same pytania. Gdzie mam trzymać stan na przykład jakiejś części, którą teraz robimy? Jak będziemy zmieniać ten stan? Jak będziemy mieli na niego wpływ? Czy powinienem sobie wstrzyknąć tutaj może jakiś singleton service, w którym jest część tego stanu trzymana? Czy powinienem w tym checkboxie mieć od razu dostęp bezpośrednio do tego stanu, czy może nie? No i ostatnie pytanie, ale tak często pojawiające się na frontendzie. Jeśli mam jakiś problem i mogę go rozwiązać na trzy różne sposoby, to który z tych sposobów powinienem wybrać? Czy to naprawdę musi zależeć od gustu dewelopera i ostatecznie, czy to pytanie musi się pojawiać za każdym razem na nowo? Ja uważam, że nie powinno, że programowanie nie powinno być jakby sztuką czy obrazem Picasso, gdzie obraz wygląda jak własna inwencja twórcza artysty w danym momencie i my przez setki lat później się rozmyślamy, co tak naprawdę artysty miał na myśli i do dzisiaj nikt tego nie wie.
Uważam, że programowanie powinno być jednak bardziej trochę inżynierią, gdzie mamy konkretne jakby zasady, konkretne normy, w których się poruszamy i w ten sposób piszemy kod. A dokładniej to chciałbym sprowadzić jednak każdy problem do takiej sytuacji, że są konkretne pytania i konkretne zalecenia, co powinienem zrobić w jakim przypadku. Oczywiście na podstawie dobrego researchu i na tyle, żeby te decyzje były oczywiście najlepsze i w danym momencie, jak i w przyszłości dla projektu. A tak bardziej praktycznie, to na przykładzie, który pokażę teraz i zadamy sobie parę pytań i później na samym końcu prezentacji wrócimy do tego przykładu jeszcze raz i wtedy jak będzie czas, to może szybko pokażę, jak to wygląda w praktyce już po rozwiązaniu tych wszystkich rozterek i jakby po zaleceniu się porad, które powiem w tej prezentacji. To jest typowa strona jakby przeszukiwania rekordów w jakiejś aplikacji. To jest właśnie zdjęcie z naszej aplikacji Recruity, gdzie mamy listę kandydatów w naszym systemie do ofert pracy. Kandydatów jest wiele, można je sobie sortować, zmieniać i tak dalej, dodawać kandydata, być może można zmienić, przeglądać notatki zamiast kandydatów. No i po lewej mamy filtry. To jest oczywiście przykład, tu może być, nie wiem, lista zamówień, lista produktów w naszym sklepie internetowym i tak dalej. Scenariusz myślę, że często się powtarzające. I teraz pytanie brzmi, jak powinienem podzielić komponenty na tej stronie, tak? Pierwsze tutaj jakby spojrzenie, jak widać, że jest jakby lista rezultatów, czyli jest jakby jakiś tam results list component, są jakieś tytuły, wyszukiwarka, to można może też trochę podzielić i są filtry po lewej. No to fajnie, można to podzielić, to jest pierwsze, ale później jak wchodzimy trochę dalej w ten widok implementując, to w praktyce widzimy, że te rzeczy jednak często są od siebie jednak w jakiś sposób zależne, tak? Na przykład w tej liście kandydatów mamy checkboxy, czyli dany rezultat musi wiedzieć o tym, czy jest zaznaczone i musi mieć możliwość odznaczenia się. I też wyżej tutaj jest taki bulk checkbox i nim mogę zaznaczyć wszystkie checkboxy. No i teraz on na przykład się zaznacza i odznacza, jeśli coś już jest ogólnie zaznaczone, czyli on też musi mieć o tym wiedzę, tak? No i wtedy właśnie jest pytanie, gdzie ten stan trzymać, jak te komponenty podzielić i tak dalej. Podejść do tego problemu jest oczywiście wiele. Ja nie mówię z góry, że dzisiaj jakby moje podejście, czy nasze podejście ogólnie, które zastosowaliśmy w firmie od paru miesięcy, jest jedynym idealnym. Ale myślę, że sporo z tych zasad ma jakby sens całkiem prawie absolutny i myślę, że jest to całkiem skalowane podejście do robienia aplikacji, żeby jednak nie było tych pytań cały czas i żeby można było tą aplikację później łatwo zrozumieć i łatwo rozszerzać. Jakie jest moja jakby propozycja na rozwiązanie tego problemu? To jakby są trzy takie główne punkty i zaraz jakby w slajdach przejdziemy przez każdy z tych punktów na podstawie trochę teorii, trochę przykładów. I w sumie może przejdźmy od razu, bo tak naprawdę ja będę sprowadzał się do tego, że możemy nasze komponenty podzielić według jakichś tam cech na komponenty, które są smart i na komponenty, które są dumb. Żeby nie mówić głupi, to może po polsku przetłumaczmy, że są komponenty, które są trochę bardziej sprytne i trochę jednak mniej sprytne, albo w ogóle sprytne. One mają konkretne jakby... właśnie one mogą być... Być może już spotkaliście się z nazwami, to mogą być te mniej sprytne, to byłyby dumb components, pure components, komponenty prezentacyjne. Z kolei te bardziej sprytne to byłyby impure, connected, container component. To są też nazwy bardzo często stosowane w środowisku reaktowym. Od lat co jakiś czas wchodzą też poprzez blog posty do środowiska angularowego. Koncept realnie niezależnie od frameworka jest ten sam tak naprawdę. W skrócie, dumb component, czyli ten komponent jakby prosty, on działa jak pure function. W sumie nie wiem teraz jak na polski to powiedzieć, ale to jest funkcja, taka trochę jak funkcja matematyczna, która zawsze dla konkretnych zmiennych będzie miała dokładnie tą samą wartość. Niezależnie od tego, gdzie, na jakim środowisku uruchomimy, raczej 2 plus 2 równa się 4. I tak naprawdę też jest definicja tam komponentu, czyli dla danego wejścia, dla jakichś tam zmiennych atrybutów, komponent będzie wyglądał w dany określony sposób,
jeśli będziemy coś robić w danym komponencie, klikać albo coś wpisywać, to on w zależności od tych inputów powinien zachowywać się w dokładnie taki sam sposób, czyli w taki sam sposób powinien się później wyświetlić, być może emitować jakieś eventy. I niżej jest jakby obrazek, który sobie narysowałem wczoraj wieczorem, na kartce i zeskanowałem. Drugim rodzajem komponentów są te komponenty trochę bardziej sprytne i one trochę wiedzą o świecie zewnętrznym. Właśnie jedna taka definicja, że to jest funkcja impure, czyli jakby w odróżnieniu od tego komponentu mniej sprytnego, smart komponent potrafi więcej. On wie też coś o jakby świecie zewnętrznym. On nie, że ma tylko wejście i wyjście, ale skądś dostaje jakieś zewnętrzne zależności, które nie są powiązane z inputami i on sobie sam je zaciąga. I też może być, że on powoduje jakieś side effecty na tym świecie zewnętrznym. Czyli jakby pokazanie, czy wyświetlenie, czy działanie na tym smart komponencie może mieć wpływ na świat zewnętrzny, mimo że nie przekazywaliśmy mu bezpośrednio poprzez inputy, tak? Czyli jeśli na przykład wyświetlając mój komponent, on zadzwoni na policję w międzyczasie, albo mniej kontrowersyjnie po prostu, nie wiem, wyśle jakiś call do API, mimo że ja mu nie dawałem żadnej funkcji w inputcie, która powoduje ten call do API, no to znaczy, że ta funkcja ma jakiś wpływ na świat zewnętrzny. Tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że dump smart a stateful stateless to jakby są dwa osobne podziały i one wcale nie tyczą się tego samego, nie wykluczają się, mogą się łączyć i tak dalej. Bo czasem zobaczyłem w internecie, że ludzie jakby łączą te definicje, a jednak dla mnie nie są one ze sobą aż tak bardzo związane. Od razu mówię, stateful stateless komponent to jest komponent, który ma albo nie ma swój lokalny stan. I teraz może dla obrazu, żeby rozrysowałem to właśnie sobie na tabelce. Z góry mamy dumpy smart komponent bez stanu. To jest komponent, który nie ma lokalnego stanu, czyli on na przykład dump komponent, który nie ma stanu, widać, że jest najprostszy w lewym górnym kwadracie, on ma input, i on zawsze będzie wyglądał tak samo, dla danego inputu, jak się kliknie, on zawsze będzie miał dokładnie ten sam output. I teraz lewy dolny kwadrat to jest też dump komponent, on nie ma jakby żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, ale może mieć swój lokalny stan. Taki prosty może przykład to może być komponent, w którym edytujemy notatkę. My dajemy jako input do tego komponentu początkową treść notatki, w nim sobie możemy tą notatkę edytować, ale to jest jego lokalny stan, niewidoczny nigdzie indziej. I jedyne, co tak naprawdę jest widoczne później, to jest to, co on przekazuje przez output, czyli na przykład ostateczną treść notatki, którą napisaliśmy podczas kliknięcia save w tym komponencie. Z prawej strony mamy te same wersje komponentów, ale jednak mniej czyste, mniej pure, czyli smart komponenty. One oprócz tego mają też dostęp do świata zewnętrznego i mogą mieć na niego jakiś wpływ. I teraz do czego się sprowadzamy? Tu właśnie na podstawie tego rysunku przechodzę do slajdu następnego. Zauważmy, która jakby kolumna wydaje się prostsza, patrząc przynajmniej na obrazek. Te po lewej czy te po prawej? Po lewej, no właśnie, jest jakby mniej strzałek z nie wiadomo skąd i dzięki temu można jakby prościej zdefiniować i przewidzieć, co ten komponent tak naprawdę będzie robił i jak będzie wyglądał. W prawej stronie tych zależności jest więcej. Zależnością nie jest tylko i wyłącznie input, ale są też jakieś tam zależności zewnętrzne, których nie do końca zawsze wiemy, jakie tak naprawdę są. I oprócz tego, że on ma, powoduje jakiś output, ściśle w nim zdefiniowany, to często ma też jakieś efekty zewnętrzne, które też nie zawsze mamy jakby jasno zdefiniowane, nie mam na nich kontroli. I na podstawie tego chciałbym powiedzieć, że komponenty dump są najczęściej lepsze i prostsze w zrozumieniu i łatwiejsze w kontroli. I dlatego proponuję, abyśmy pisali tam komponentów jak najwięcej, kiedy tylko jest to możliwe. Ale co to znaczy jest napisać tam komponent? Bo często tak myślimy, że nasz ten komponent jest, a tak naprawdę nie jest, albo ciężko w sumie powiedzieć. To tak, prawdziwy tam komponent to w skrócie spełnia te trzy warunki. I przejdziemy
przez każdy z nich. Po pierwsze, komponent pure, komponent dump, nie powinien mieć żadnych zewnętrznych zależności. Na przykład wyobraźmy sobie date time picker, czyli mamy jakiś tam time picker, w którym wybieramy jakiś czas, tak? Taki time picker nawet może mieć jakiś input i output, czyli nie wiem, jaki ma obecny czas pokazać i później przez output nas informuje, że wybrano inny czas. Ale zauważmy, że żeby wybrać czas, to my musimy wiedzieć, w jakiej strefie czasowej ten czas chcemy wybrać. Czyli ten time picker tak naprawdę musi mieć zależność właśnie od informacji, jaki timezone chcemy to wyświetlić. No i najczęściej jest tak, że raczej w ciągu naszej całej aplikacji jest obowiązuje jedna strefa czasowa i po prostu korzystamy ze strefy czasowej użytkownika. No więc sobie strzykujemy jakoś tam serwis, który mamy ogólnie dostępny w aplikacji, na przykład account, i pobieramy timezone tego usera. Co jest użyteczne, jakby trochę skraca później kod i tak dalej, ale przez to później często czasem nie wiadomo, skąd ten timezone się tu wziął. Też jak testujemy, to musimy jakby nagle wstrzykiwać się account tylko po to, żeby był jakiś timezone. A przecież spokojnie ten timezone mógłby być po prostu kolejnym inputem. I wtedy, kiedy mamy time picker, no jak używam tego time pickera, no to podajemy mu też strefę czasową. To miało na przykład ogromne znaczenie, i to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, pisząc właśnie kontrolki autopickerów w mojej poprzedniej aplikacji, właśnie tej turystycznej, bo tam mamy przypadek, że klient z Egiptu, będąc w Grecji, składa zamówienie na wycieczkę z Berlina do Londynu, ale partner, który organizuje tą wycieczkę, jest firmą niemiecką. I teraz bardzo często się pojawia pytanie, gdzie, w jakiej strefie czasowej co wyświetlić. I to ma znaczenie, czy przygląda to partner, czy administrator i tak dalej. Często ma to znaczenie, w jakim kontekście po prostu to oglądamy. I nie możemy założyć, że jest jeden ogólny timezone. A jeśli mamy to ukryte gdzieś tam wewnątrz zależności, to ja programując i używając ostatecznie później tego komponentu, często nie jestem w stanie stwierdzić, jaki to tak naprawdę będzie timezone. Jeśli mamy to podane w inputcie, to mamy 100% kontrolę nad tym. Ewentualnie można by jeszcze pójść na takie rozwiązanie, że to jest jakby taka mieszanka, czyli timezone jest domyślnie pobierany z jakiegoś tam serwisu. No i tu podałem account, chociaż ja bym lepiej chyba zdefiniował jakiś timezone serwis, który ma prostą funkcję get default timezone i set default timezone, i on by sobie mógł z tego serwisu pobierać ten timezone, żeby nie podawać za każdym razem w inputcie. No ale jednak powinna być też możliwość, żeby jednak nadpisać i w ogóle ta zależność nie była potrzebna i po prostu podać ten timezone z inputu, to też znacznie łatwiej później pisanie testów jednostkowych dla tego komponentu. Innym przykładem jest, wyobraźmy sobie, że mamy jakąś skrzynkę pocztową albo po prostu listę wiadomości na Facebooku i pewne wiadomości są przeczytane, inne nie są. I teraz normalnie my byśmy zrobili pewnie message list component i później message list item component, czyli po prostu komponent, który wyświetla daną wiadomość. No ale oprócz tego, że wyświetla daną wiadomość, to chcielibyśmy też wiedzieć, czy dana wiadomość jest już przeczytana, czy nie. No i czasem się stosuje właśnie takie szybkie podejście. Mówię, dobra, to po prostu w tym item komponencie sobie wstrzyknijmy jakąś tam serwis, który mamy w naszej aplikacji, który wie o tym, które wiadomości są przeczytane, a które nie, więc po prostu niech on sobie sam ten item to wstrzykuje i sobie to czyta. No i to znowu jest fajne, ale na krótką metę, a na dłuższą metę często później jest problem ogarnąć, gdzie, co, kiedy, jak przeczytał. Drugim problemem jest to, że ten komponent to jest tak naprawdę filozoficzne podejście i może tego nie widać teraz na innym przykładzie, ale jeśli takich przykładów uzbiera się wiele, to wtedy naprawdę jest ciężko stwierdzić, od czego dana aplikacja jest zależna i jak będzie wyglądał dany widok. Bo na przykład message jest inputem, a message unread nie jest inputem. I teraz pierwsze pytanie, kiedy ja widzę taki komponent, mówię, dlaczego? Dlaczego unread nie jest inputem? Czyli teraz jak ja bym widział w HTML templatce, że ktoś używa message item, to widać z templatki, że ten komponent jest zależny od tego inputu, ale na przykład zależność message unread jest niewidoczna. Jest schowana gdzieś w komponencie i żeby ją zobaczyć, tak naprawdę trzeba wyjść do środka kodu. Czyli teraz wyobraźmy sobie, że mam taki komponent w 50 i teraz, żeby przeanalizować działanie danego widoku, musimy wejść po kolei do 50 komponentów i sprawdzić, gdzie które jest od czego zależne.
Dlatego twierdzę, że lepiej jest takie rzeczy wynieść jednak do inputu, a na przykład informacje o tym, czy coś jest przeczytane, czy nie, po prostu podawać mu poprzez input, a niech to komponent wyżej, jakaś lista, czy ogólnie page, niech on sam sobie pobiera informacje o tym, czy dane wiadomości są przeczytane, czy nie, i później niech to podaje inputami. Kolejna sprawa, żeby komponent był pure, to jest, że oprócz tego, że nie ma jakby zależności z zewnątrz, to też nie wywołuje efektów na jakby świat z zewnątrz. I tutaj posłużę się tymi samymi przykładami. Jeśli mamy data in picker, to czasem może być tak, że my na przykład po zmianie strefie czasowej, na przykład product manager mówi, no, że słuchaj, jak klient wybierze inną strefę czasową, to żeby już mi się ta strefa zapamiętała, żeby nie zmieniał, żeby za każdym razem ten picker nie pokazywał Warszawy, no bo po co, skoro wiadomo, że jest gdzieś tam z Egiptu albo już się zmienił raz. Mówię, spoko, faktycznie ten feature ma sens. No ale pierwsze podejście to było, dobra, to po prostu w tym pickerze zapiszmy to sobie w local storage'u albo zaktualizujemy usera. No ale teraz zobaczmy, że robiąc taką trzylinijkową zmianę, ja tak naprawdę sprawiam, że ten picker, który do tej pory był prosty, nagle staje się wcale już nie taki prosty, bo jest zależny od jakiegoś API serwisu, który może aktualizować dane obecnego użytkownika. I znowuż. Przeglądając kod, ogólnie na przykład w widoku jakiegoś formularza, my w ogóle nie wiemy o tym, że dany time picker zmienia dane użytkownika. Czasem może być przypadek, że może byśmy nie chcieli zmieniać danych tego użytkownika, albo byśmy chcieli zmieniać tylko raz na 5 sekund i wtedy musimy nagle refaktorować time picker komponent, który powinien być przecież prostym komponentem, który nie ma na to jakby względu. Więc jeśli byśmy sobie to wyniosli po prostu na output, to nie tylko komponent jest jakby prościej zdefiniowany, to od razu właśnie w tablicy widać, co on dokładnie robi, na co będzie miał wpływ. I tak samo z message item, czyli zamiast jakby bezpośrednio gdzieś tam nisko w liście, żeby sobie komponent sam sobie zmieniał coś w API, to uważam, że lepiej jest jednak wynieść to do jego outputu i żeby to komponent, który jest wyżej, bardziej jakby powiązany z biznesem jego aplikacji, on się zajmował faktycznie wysyłaniem requestów do repo. No i trzecim, tak naprawdę trochę powiązanym punktem jest, żebyśmy nigdy nie mutowali danych, które przekazujemy poprzez input. Poprzez mutację mam na myśli, że na przykład dostajemy poprzez input jakiś obiekt, i my teraz zmienimy ten obiekt, nie zmieniając referencji do niego. Czyli tak naprawdę my zmutujemy coś istniejącego, coś, co jest prawdopodobnie używane w aplikacji gdzie indziej. Bo tak naprawdę tutaj jest przypadek z message item, dostaję message. I tutaj trochę zmieniłem jakby koncepcję, tutaj jest, że ten unread flag jest już w tym obiekcie. I teraz, czyli pewnie wyżej jest lista, która ma listę message'y. Ona może na przykład mieć alert, czy coś jest przeczytane, czy ogólnie jakakolwiek message jest przeczytana, czy nie. I teraz item niżej, on dostaje jako input dany message, ale to jest informacja, że on ma z tego korzystać, a nie, że on sobie może robić z tym, co chce, albo przynajmniej mutować. I teraz, jeśli my zrobimy coś takiego jak tutaj, to my mutujemy obiekt, który istnieje i jest korzystany w komponencie wyżej. Tak naprawdę teraz wywołujemy side effect, który powoduje zmianę danych w parencie tego komponentu. I parent w ogóle o tym nie wie. To jest właśnie problem, który później znowu, jeśli mamy takich komponentów wiele, to znowuż nie będziemy mieli świadomości o tym, kto, kiedy, jak zmienia dane i będziemy zdziwieni w parencie, że hej, zmienił mi się message. Albo na przykład, że się zmienił, ale my nie zostaliśmy o tym poinformowani. I znowuż, musimy wtedy wejść do wszystkich komponentów niżej i sprawdzić, który z nich ma cokolwiek zmienia w tym komponencie. To, co tutaj przedstawiam, w ogóle też mnie dosyć ciekawi, że są blog posty angularowe, które niby promują dobre paterny, a często właśnie w przykładzie jest właśnie taki błąd. Szkoda, i pewnie może powinienem trochę zakomentować, ale to wywodzi się z tego, że jakby staramy się ogólnie, często w wielu komunity, myślę ostatnio, opisać trochę bardziej funkcyjnie i trochę mniej mutować. Jakby trochę inny sposób polegać na obiektowości. Bo znowuż, jeśli wiemy, kto w jaki sposób będzie korzystał z naszych danych, nie będzie ich mutował, to nasza aplikacja jest łatwiejsza do ogarnięcia, co ona będzie robić. Więc podsumowując, nie powinniśmy mutować inputów po prostu. Jeśli chcemy
zmutować jakiś input, to powinniśmy sobie stworzyć jego lokalną kopię, bo tak naprawdę to jest nasz lokalny state. A jeśli chcielibyśmy, żeby parent coś zmienił, no to my powinniśmy zrobić output. Parent powinien słuchać tego outputu, wykonać jakąś zmianę, akcję, cokolwiek i później przekazać nowy input do childa. Taki powinien być cykl zmian. Ok, czyli powiedzieliśmy sobie, czym te komponenty są. Powiedzieliśmy sobie, że jak zrobić te komponenty. I teraz kolejnym pytaniem jest, no dobra, ale czy wszystkie komponenty w naszej aplikacji mogą być dump? No nie, no gdzieś w końcu muszą być jakieś komponenty albo jakieś miejsce w naszej aplikacji, gdzie te faktycznie dane są trzymane, a propos naszej logiki biznesowej, gdzie na przykład z kole do API są wywoływane, gdzie local storage jest zmieniane. Więc gdzieś te smart komponenty muszą być, to prawda? Więc, ale skoro ogólnym założeniem jest, żeby tam komponentów było jak najwięcej, no to tutaj wpisałem takie jakby cztery zasady. One są dosyć ogólne, względne i często jeszcze ciężko mi powiedzieć, czy zawsze mają 100% rację, ale powiem, że są to całkiem dobre wskazówki. Więc zacznijmy może od pierwszej. Jeśli coś może być dump, to zróbmy to dump. Tak? Czyli jeśli mamy na przykład tekst input komponent, którego zadaniem jest wyświetlić tekst i zmiana tego tekstu, no to to brzmi jak typowy komponent, który może być dump. Nie widzę powodu, dlaczego którego nie mógłby być. Więc jeśli tak jest, no to zróbmy go jako dump. Czyli ma input i ma output. I wtedy komponent, czyli nie ma coś takiego, że on sobie dostaje input i sam sobie to mutuje i komponenty wyżej później się go słuchają czy i sprawdzają, czy coś się zmieniło. Nie, to tekst input, jakby on, kiedy chce zmienić wartość, to wywołuje event i komponent wyżej, on się go słucha i ewentualnie słucha tej zmiany i wtedy podaje temu tekst inputowi, że hej, dobra, faktycznie zmieniła się wartość, teraz masz nową wartość. I on wtedy sobie taką zmianę przehandluje i wyświetli nową wartość. I to jest taki jakby cykl. Kolejnym przykładem, to jest właśnie powiązane, no to może być właśnie date picker, albo na przykład jak mieliśmy te filtry w wyszukiwarce, no to po lewej mam na przykład z filtrów mieli kandydatów, którzy są w zakresie jakiejś ramy czasowej, tak? No to ta rama czasowa to też jest jakiś prosty obiekt, tak? Na przykład od do. I teraz ten filtr komponent, on ma proste zadanie. On ma wyświetlić, jaka jest obecnie wartość tego filtru i ma umożliwić zmianę tego filtru. I to jest ten interfejs, który tu jest napisany, tak? On dostaje konkretną wartość tego filtru i jeśli wartość powinna być zmieniona, bo na przykład w komponencie tam następuje jakiś klik czy coś, że data ma być zmieniona, no to on wywołuje ten event, ale to komponent wyżej tak naprawdę zajmuje się logiką tego, co z tym powinien zrobić. Tutaj, i tutaj już następuje teraz trochę bardziej jakby już gadanie względne w stylu, na przykład ten date range filter, on może mieć date picker i date picker może być nawet jQuery date picker, czyli może być jakby external dependency, tak? Czymś wstrzykniętym z zewnątrz. I pytanie, czy taki komponent jest już dump, czy już nie? Ja bym powiedział, że on dalej jest dump, mimo że on ma jakąś zależność, to ona tak naprawdę nie ma wpływu na stan naszej aplikacji, czy ten date picker się gdzieś tam pojawia, czy nie. Przynajmniej tak znacznego wpływu na nas na stan aplikacji. Albo inaczej mówiąc, można łatwo przewidzieć działanie tego komponentu. Gdziekolwiek go sobie użyjemy, on raczej będzie działał tak samo, bo dalej wyświetli tego jQuery date pickera i nie ma side effectów, poza tym, że wstrzykuje jQuery, nie ma side effectów, które powodują, że zmieni się logika działania naszej aplikacji. Więc o ile w ścisłej definicji to ten komponent już nie byłby taki 100% pure, no to mógłbym powiedzieć, że 99% pure. A bardziej tak prosto taką definicję to właśnie jest, że on nie wpływa, nie ma side effectów na główną logikę naszej aplikacji. Może jakby tutaj kolejny przykład. Mamy na przykład formularz, w którym tworzymy maila. Tak? Czyli jak mamy na przykład w Gmailu i tutaj możliwość napisania maila, no to wyświetli nam się jakiś tam dialog. Tak?
czy po prostu w aplikacji, kiedy mamy możliwość edycji albo stworzenia nowego, nowej wiadomości. I teraz, co do tego, to wiem, że on ma jakiś tam stan początkowy message'a, bo to może być tworzenie, a może edycja wiadomości. On być może ma tam taki loading indicator, tylko ikonkę, że się właśnie zapisuje. Być może zapisanie się nie powiodło i ma pokazać jakieś błędy. No i generalnie na pewno jest jeden event, który się zwie typu submit, czyli który mówi, że hej, wyślij mi tą wiadomość. I teraz takie zadanie tego komponentu tak naprawdę. On ma wyświetlić i rozpocząć edycję nad jakimś message'em i ma umożliwić wysłanie tego message'a i ewentualnie ma od razu w tym formularzu wyświetlić jakieś błędy. To nas interesuje jakby jako ostatecznych deweloperów, którzy będą z tego komponentu korzystać. I teraz można by to zrobić inaczej, że ten komponent sam sobie wysyła tego message'a, ale wtedy już nie mielibyśmy wpływu na to, co on z tym submitem ma zrobić. Czasem jest tak, że użyjemy ten komponent w czterech różnych miejscach i w jednym on ma wysłać tego message'a od razu, a w drugim nie ma wysyłać. Może on ma zapisać to sobie lokalnie, przejść do kolejnego stepu i później wysłać. Różne są scenariusze. I teraz jeśli my nie będziemy używać inputów, outputów, a będziemy robić to wewnątrz komponentu, no to później ciężko jest tego reużywać, bo są jakieś zależności, które trzeba zapewnić, są jakieś side effecty, które często nie wiadomo jak obsłużyć. I teraz drugą sprawą jest, dlaczego tu nie ma tej logiki, jest to, że tak naprawdę odpowiedzialnością tego komponentu nie jest wysłanie tego message'a, tylko jest edycja message'a i tyle, i możliwość zatwierdzenia tego message'a. Jakby odpowiedzialnością tego, że ten message ma gdzieś być wysłany, z API ma przyjść jakaś wiadomość, coś tam, to jest odpowiedzialność już innego obiektu. I dlatego staraliśmy się trzymać ten komponent, żeby jednak był prosty, dump jak tylko może być, żeby on miał swoją własną rolę. Kolejna zasada. Tutaj dzisiaj na nią wpadłem. No bo nie tylko, nie zawsze jest jakby taka prosta sprawa, gdzie coś może być dump, ale często zdarza się przypadek, że na przykład mamy filtr komponent po lewej i tam mogą być różne filtry, na przykład filtr użytkowników, filtr administratorów, filtr daty. I ten, każdy z tych filtrów tak naprawdę potrzebuje mieć wartość obecną dla danego filtru. I każdy z tych filtrów musi mieć możliwość zmiany obecnej wartości danego filtru. I teraz moglibyśmy zrobić na początku tak, że mamy jakiś filter komponent, który w sobie ma date picker, który zna, ale sam filter komponent, on już jest dosyć smart, bo on sam sobie wyciąga tam z jakiejś na przykład search page service current filters, wyciąga sobie stan danego filtru i sam na ten serwis działa i wprowadza tą wartość. Ale teraz z tego znowuż później mogą się urodzić dwa problemy. Jeden jest taki, że jeśli my zmienimy w jakiś sposób logikę działania filtrów, w tym właśnie search based service, no to musimy refaktorować nagle 10 różnych komponentów od filtrów, których tak naprawdę zadaniem była tylko zmiana jakiejś wartości. A drugim problemem jest to, że jeśli my chcemy użyć te komponenty ponownie na innym widoku, na przykład możemy mieć wyszukiwarkę zamówień, ale też wyszukiwarkę klientów i wyszukiwarkę ofert. I teraz jeśli mamy te same filtry, no to byśmy musieli pisać je trzy razy albo mieć jakiś generyczny serwis trzymania filtrów niezależnie od widoku, na którym jesteśmy. Już jak teraz mówię, to ledwo mogę powiedzieć ten nutkiem, czyli widać, że pewnie nie będzie to proste, pewnie wprowadzi to jakby skomplikowanie niepotrzebne do kodu. Więc tutaj bym powiedział, że można by te wszystkie komponenty zrobić jakby jako dump w Bubidzie, a nad nimi dać parenta, który ma wartość wszystkich filtrów. On pokazuje po kolei dany filtr i przekazuje mu wartość, słucha, czy wartość się zmieniła i następnie ten komponent wyżej, on już robi coś z zmianą tej wartości, co powinien. Czyli tak naprawdę zamiast trzymać każde dziecko niżej, żeby było sprytne, to robimy, żeby każde dziecko niżej było dump i robimy, że to rolą rodzica jest tak naprawdę przejąć jakby tą odpowiedzialność. Kolejna jakby wskazówka. W końcu dochodzimy, że coś już nie może być dump, coś musi być jednak smart, coś musi mieć dostęp do czegoś więcej. No i takim pierwszym przykładem na pewno są widoki, no już ogólnie,
wtórny komponent w widoku naszej aplikacji, tak? To może być po prostu na przykład page component, tak? Czyli jeśli mamy naszą aplikację podzieloną na search page component, orders list component, show order component, czyli taki już komponent per page, no to każdy z tych page jednak już ma swój własny stan, on musi pobrać na przykład obecną wartość z URL-u, być może musi słuchać się do zmian w nawigacji, być może musi pobrać domyślne wartości filtrów z local storage, być może musi najpierw wykłaść request do API. No gdzieś to trzeba w końcu wykonać i raczej nie chcemy tego robić w ng-do bootstrap modułu, no bo tam byśmy tego wszystkiego nie zmieścili. No i tam powiedział, że to jest dobry przykład na komponent, który jednak już w końcu powinien być smart, czyli staramy się komponent niżej robić dump i dopiero ostatecznie sam komponent na górze robimy smart, który on ma swój jakiś tam stan, korzysta z jakichś zewnętrznych zależności, ale wszystko, co jest pod nim, wszystkie childy, bezpośrednie czy nie bezpośrednie, są dump. One mają konkretne inputy i mają konkretne outputy, tak? Czyli na przykład jeśli mamy search page komponent, no to on ma wartość obecnych filtrów, on ma akcje zmiany filtrów, on ma listę obecnych rekordów, ma możliwość zmiany tych rekordów. Ale komponenty niżej, na przykład sidebar czy filters list, one dostają wartość tych filtrów i reagują poprzez output i zmieniają. Jakby mówią, że powinno się zmienić filtry, ale nie robią tego same w sobie. Dzięki temu mamy logikę całego widoku, a całą jakby biznesową logikę a propos tego, gdzie się jaki filtr powinien zmienić, czy powinienem pobrać jak kropkę po 300 milisekundach, czy od razu, to jest jakby w jednym miejscu, a nie pochowane gdzieś tam w niskim dziecku filtr komponencie. No i jeszcze kolejna zasada, czasem może być jednak przypadek, że jeden ogólny tylko i wyłącznie smart komponent na całą stronę to może być jednak za mało, tak? Możemy mieć duży widok w aplikacji, gdzie tak naprawdę mamy wiele różnych rzeczy i można by to pomieścić w jednym page'u, ale w pewnym momencie już by się można było łatwo zobaczyć, że on robi 10 rzeczy, które są ze sobą niepowiązane i czasem pojedyncze moduły z tego widoku mogą być też używane gdzie indziej. Na przykład w Gmailu mamy stronę jakby inbox, tu jeszcze raz pokażę ten przykład. Tutaj mamy listę wątków, po lewej mamy jakby listę folderów, po lewej na dole mamy listę obecnych tam ludzi z Hangoutu i być może mamy jeszcze ten formularz nowych wiadomości. To są cztery tak naprawdę mało ze sobą powiązane rzeczy i można by spokojnie zrobić jako cztery osobne smart komponenty. I to jest moja propozycja, że w takim przypadku można podzielić jeden page komponent na kilka smart komponentów właśnie w zależności od tych jakby grupy funkcjonalności. Ale one same w sobie, niżej, później już mają tylko dump komponenty. To może jakiś przykład, żeby nie być gołosłownym. To jest właśnie ta nasza cała wyszukiwarka. I teraz tutaj zrobiliśmy tak, że z paroma wyjątkami zaraz powiem, search page jest smart komponentem, ale komponenty niżej, one mają konkretne inputy. Pokażę może bardziej ze strony kodu. Czy w miarę widać? To jest zaawansowany widok akurat i w sidebarze to prawda jest wiele inputów i można by na przykład zrobić, żeby sidebar jednak był osobnym smart komponentem. No bo w sidebarze tak naprawdę trzymamy oprócz listy filtrów, tam jeszcze jest lista jakby takich zapamiętanych jakby filtrów. To są właśnie segmenty, no i później są filtry i później są outputy, czyli możliwość zmiany zapisanych filtrów, możliwość schowania sidebaru i później możliwość zmiany lub wyczyszczenia filtrów. Ale dzięki temu, jak później już teraz, jak jesteśmy w search page'u, to dokładnie wiemy, że nikt niżej nie będzie miał jakby side effectów na zmianę tych filtrów. I teraz, jak wejdziemy sobie na przykład w sidebar, no to teraz możemy reużywać komponenty, które nie mają side effectów i mają konkretne inputy, więc wiemy, jak będą wyglądać. Na przykład tu mamy listę filtrów, czyli po prostu dla moich filtrów wyświetlę kolejno każdy po kolei swój filtr. Jeśli jakiś filtr się zmieni, no to ten komponent, on coś robi.
czyli przejdziemy do źródła, no to on tak naprawdę po prostu aktualizuje dany filtr i następnie wyżej emituje event, że zmieniły się filtry, który New Search Page odbiera i on zmienia faktycznie wartość filtrów. Jeśli zejdziemy niżej, na przykład w filter Group Component, no to on na podstawie tego, jaki to jest obecnie filtr, wyświetli dokładnie daną kontrolkę, na przykład kontrolkę od filtru, od daty. I on znowuż ma konkretne jakby input i output, ma wartość tego filtru i co ma zrobić, jak się ten filtr zmieni. Jeśli zejdziemy niżej, na przykład filtr ocen, no to ten komponent znowu składa się tylko i wyłącznie z biuru komponentów. Mianowicie on ma na przykład w sobie jakiś tam select, w nim jest na przykład dropdown, w którym pokazujemy wartość tych ratingów i te ratingi możemy później ewentualnie zmienić jakimś sliderem. I to jest jakby logika tego filtru. On obsługuje dropdown, on obsługuje slider, ale tak naprawdę jeśli spojrzymy na... definicję, to jego definicja jest prosta. On ma konkretny filtr, tam są jakieś cyferki, ile obecnie jest coś tam i ma, zmienia filtr. Później cała reszta rzeczy to jest kwestia implementacji konkretnego filtru. On może mieć nawet jakiś mały lokalny state, czy na przykład dropdown jest otwarty, czy też nie. Ale to, co nas interesuje ostatecznie jako deweloperów, którzy korzystają z tego komponentu, to jest jaka jest wartość i jak tą wartość później zmianę można odebrać. No i tak to później właśnie wygląda w praktyce, że jeśli jesteśmy na stronie tutaj jakiegoś tego searcha, no to my korzystamy z kontrolek. I teraz dzięki temu, jeśli chcemy zmienić wygląd filtra, to po prostu zmieniamy wygląd filtra, wchodząc w komponent od filtrów. Jeśli chcemy zmienić logikę od zmieniania filtrów, to wchodzimy w New Search Page, który odpowiada za zmianę tych filtrów. I teraz tutaj rozpisałem jakby plusy i wady, a nawet później jeszcze wyjaśniłem te plusy, ale nie wiem, czy będę miał teraz może czas. Ja tą prezentację opublikuję, więc będzie można to spokojnie przeczytać. Jutro prawdopodobnie też będę publikował całkiem sporego blog posta, w którym też całą tę jakby prezentację też opiszę jakby trochę z innej strony, ale w podobny sposób. I teraz tak. Minusy są takie, że nie możemy wstrzykiwać sobie zależności nie wiadomo gdzie, w jaki sposób. Jest jakby konkretny porządek, w którym, gdzie, kiedy, jak możemy te zależności wstrzykiwać. I drugim minusem jest to, co już mówiłem wcześniej, że nie możemy mutować danych, które pochodzą z inputu i outputu. One są jakby informacjami, ale my nie możemy zmieniać ich bezpośrednio. Jeśli chcemy coś zmienić, to robimy to poprzez output, jakby dajemy informacji, że hej, powinno być coś zmienione. A plusy są takie, że po pierwsze, łatwo jest przewidzieć zachowanie w większości naszej aplikacji, gdyż jeśli składa się ona z taki tam komponent jak na tym rysunku, to, no, to jest proste tak jak ten rysunek. A jeśli przy okazji używamy TypeScripta i mamy definicję typów, no to też jest świetną dokumentacją naszego kodu, bo nie musimy nawet wchodzić wewnątrz źródła tych komponentów, wystarczy na często jego nazwa i właśnie definicja jego interfejsu publicznego, czyli inputów, output. Drugi plus. Łatwiej jest to testować. W przypadku dump komponentów jedyne, co wystarczy zrobić, żeby przetestować jakiś komponent, to jest tak. Zdefiniować jego inputy, przywołać ten komponent, zrobić nim coś, kliknąć i później sprawdzić, czy jakiś output powstał. To jest wszystko. Nie musimy stawować jakichś zewnętrznych zależności, nie musimy sprawdzać side effectów i tak dalej. Robota jest wyznacznie prostsza. Kolejny plus. Tutaj white napisałem, nie mówię, że jest mega proste, ale że jest w miarę proste zmiana zachowania tych komponentów później, potem jak zostało napisane. Gdyż skoro mamy pewność, że wszyscy korzystają z niego w określony sposób znanego interfejsu, to tak długo, dopóki zapewnimy działanie tego starego interfejsu, to ten komponent dalej nie będzie psuł innych rzeczy, więc możemy go rozszerzyć o nowe rzeczy. A jeśli chcielibyśmy zmodyfikować stary interfejs, no to wystarczy podejrzeć, kto korzystał z tego starego interfejsu w jaki sposób i często wystarczy minimalnie zmienić po prostu nazwę jakby zmiennych czy czegoś. Kolejna sprawa jest. Główna logika naszej aplikacji trzymana jest w smart komponentach, w wybranych komponentach naszej aplikacji, które mają stan i mają dostęp do świata zewnętrznego. Nie musimy podczas refaktorowania aplikacji często, czy na przykład jakby zmieni się logika naszego page'a,
my nie musimy wchodzić niżej w niższe komponenty, bo one jakby zachowują się pewnie często tak jak wcześniej. No i powiązane z tym, skoro nasz kod jest, ma mniej zależności między sobą, jest podzielony bardziej w mniejsze i bardziej jakby solid kawałki kodu, które mają jedną konkretną odpowiedzialność i te kawałki kodu nie mają side effectów, no to siłą rzeczy skomplikowanie naszego kodu się zmniejsza, a to zmniejsza szanse na to, że pojawią się jakieś błędy w naszym kodzie. No i druga zaleta, bardziej TypeScriptowa, że jeśli większość naszego kodu posługuje się inputami i outputami do komunikacji danych, a one są silnie otypowane przez TypeScript, no to większość błędów, które jest spowodowana literówkami czy złym typem danych, wykrywane jest od razu podczas kompilacji, no bo już wtedy będziemy wiedzieć, że coś gdzieś było źle podane. No i kolejna jakby notka, taka aplikacja często będzie chodzić szybciej niż aplikacja, która nie ma tak bezpośrednio przekazywanych inputów, bo wtedy musimy polegać na angularowym change detection, który będzie za każdym razem sprawdzał, czy cokolwiek, gdziekolwiek w naszej aplikacji się zmieniło. Kiedy wiemy, że komponent się zmieni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zmienił się jego input, to nie musimy sprawdzać komponentów, których inputy się nie zmieniły. I wtedy jakby cały change detection wykonuje znacznie mniej pracy. O tym napisałem ostatnio blog post, link do tego jest też pod koniec tej prezentacji. No i powiązane, jeśli ktokolwiek z Was skorzystał kiedyś z funkcji mark for check, możemy o niej całkowicie zapomnieć i po prostu skazać ją na potępienie, gdyż nie jest ona potrzebna. Skoro dzieci nigdy już nie będą mutowały niczego w ich rodzicach, nie będą jakby powodowały w nich zmianę, a rodzice sami sobie będą siebie informować Angulara, że coś się w nich zmieniło, no to nie musimy Angulara informować o tym, że powinien sprawdzić całe drzewo wyżej, bo to jest tak naprawdę to, co robi mark for check. Powiązane linki, no i koniec mojej prezentacji. Dzięki. Czy jakieś pytania? No dobra, to możemy pogadać o tym może też później, po całym spotkaniu. No i co, Filip, kolejna ciebie. Czy prezentacja?